Dzień dobry, cześć i czołem kochani, BCrusher z tej strony. Drodzy, witam w pierwszym odcinku z Fortnite'a Ratowanie Świata, opening oczywiście, o który prosiliście jakiś czas temu, że właśnie czy zrobiłbym coś takiego. No i pomyślałem, że z racji tego, że mnie nie ma kilka dni nad morzem, jak najbardziej nagram coś takiego. Mam nadzieję, że... O, trochę mi wyszło z gry, że coś takiego wam się spodoba, więc nie miałem przeciwwskazań, mam czas oczywiście nagrać. A w niedzielę oczywiście wracam, no i ruszymy od poniedziałku, tam 13 sierpnia z już takimi częstszymi, czy od wtorku z częstszymi streamami. Dobra, lecimy drodzy, zobaczymy, ulepszamy gratis, jest taka promocja znowu, więc jak najbardziej szkoda nie skorzystać. Zobaczymy co to będzie. No dobra, dupszota założymy, a na złoto się zamienia. I dupszot! Podobnież najlepiej w pupę uderzasz, to wtedy jak najbardziej coś z tego mamy. Ja będę troszkę przewijać, zobaczymy, może tutaj lepiej to pójdzie z tematem. Jeżeli nie, to dajcie mi znać na następnym filmiku, czy mam to przewijać, czy ma po kolei iść. Ale w sumie teraz takie będzie podsumowanie za chwilę, co dostałem w ogóle swoją drogą. Więc dostałem sobie ocaleńca legendarnego, zarąbiście. Jeszcze nie jestem w takim momencie, żeby właśnie dużo tych ocaleńców mieć. I super, 3 legendarne ocaleńce, więc to chyba w ulepszlamie akurat jak najbardziej jest to normalne. Ocaleńca rzadkiego mamy, no wiadomo, że legendy będą używać, bo będą bardziej wytrwali, nie? Ale po jednej gwiazdce mają, dobra, czyli na najniższym poziomie. I tutaj coś niżej mamy, jakieś, no dobra, expa, bilecik, będziemy mogli coś sobie tam ulepszyć, jakąś lamę, czy coś za te bileciki, nie będę musiał kupować widolców. No dobra, to lecimy sobie dalej. A jeszcze jest weź jeden ulepsz lamę też za 0 widolców. No to pięknie, szkoda by nie skorzystać. Zobaczymy sobie. A i tutaj to od razu poleciała, nie mieliśmy złotej, ale szczęście było, nie? Dobra, przyjmijmy sobie. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. I tutaj akurat jest mniej troszkę. W złotej no to wiadomo, że mieliśmy nam ze 12. Na szczęście upgrade'ów nie musiałem robić. Czyli mamy rzadki schemat strzałki ściennej. Bardzo fajnie. Chyba już nawet taką mam. Tropicielkę, jazz i tak dalej. No to lecimy dalej w takim razie. Mamy tutaj 13. Otwórz wszystkie. Zobaczmy sobie jak to będzie wyglądać. O, jaki młoteczek. Biedna lama. Ale zwykłe mamy. Nie wiem czy jakaś legendarna będzie, to się okaże. I tylko jedną karciochę tylko. Ua, szkoda. Gitara szmato. Dobra. Upgrade'ik oczywiście. Epicki trener osobisty, epicki mistrz sztuk walki. No możemy wziąć sztuki walki. Z racji sentymentu mojego do sztuk walki, kina kopanego. Why not? Dobra, mamy następną. Jeszcze 10 zostało. Czuję się jak przy openingu Overwatcha. Ciekawe, czy wam się przyjmie, łapeczkę w górę zapodajcie, więc będę bardzo wdzięczny. Jeżeli dużo będzie tych łapek, to tych openingów będzie. Przyjmijmy, że 50 łapeczek, drodzy. 50 łapeczek pod odcinkiem właśnie z openingu i taki opening następny będzie, bo oczywiście pojawiał się w miarę szybko, oczywiście, jak będę te lamy zbierał. Dobra, mamy do dyspozycji epicki ninja, epicki żołnierz. Weźmy żołnierza sobie, chociaż jak poleciałem na upgrade sztuk walki, powinienem lecieć może w jedno, ale okej. Szokowiec renegat, komandos kulomiot. Ja jeszcze się tak za bardzo nie orientuję, ale powiedzmy weźmy regenerata. A wy pewnie kulomiota napiszecie czy coś. Napiszcie mniej więcej właśnie o co chodzi w tym może, co bardziej warto wybrać z waszego doświadczenia. To będę bardzo wdzięczny. Dobra, no i teraz motyką. O, mamy przynajmniej urozmaicenie, czymś innym uderzamy lamę. Dobra, tu przewiniemy sobie. Jak widzicie, cały czas mi się coś pojawia i podsumowanko oczywiście. A, tu już nie ma podsumowania. Dobra, spoko, czyli lepiej, żebym nie przewijał może do końca. Bo jest trochę źle. Przepraszam was. Myślałem, że tu tak jak w tamtym ulepszlamie. Za 0 widolcu, zaraz 50. Będzie mi się takie podsumowanie pokazywać. Trochę minusik, trochę minusik. Dobra, mamy ocaleńce niepospolitego, no czyli mamy tutaj niepospolite obrońcę, no na poziomie zielonym. Spoko, nawet to nie jest epicki. A jak, mordeczko? Zwykłe lamy tu są głównie, tak? Jak rozumiem. Czyli tam nic konkretnego nie zdobyłem, jedną karciochę. Jeszcze 5. Dobra, zobaczmy. Trzymam rączki przy sobie, myszki nie naciskam. Co mamy? Awangardzista. No to już trochę lepiej, no nie powiem. Poziom niebieski, co jak co, rzadki. O, patrzcie, patrzcie! Ojajaj, dupą mi się odwróciła. Podobnie, że niby więcej można z tego wyciągnąć, czy to jest prawda? Też napiszcie w komentarzu, no bo ja jeszcze zielony jestem w tych openingach. W końcu to jest mój pierwszy. Mamy Mieć nienegocjator, zwykłe niepospolite. Znowu ocaleńce mamy. Aj, ja już tych ocaleńców mam sporo, a jeszcze ich nie muszę używać, bo mam przynajmniej kłódkę na nich. Nie mogę na nich założyć nic. O, jakiś inny rodzaj lamy. Nie wiem, o co chodzi. To jest chyba ten... Dobra, nieważne, nie będę się mądrzył. Wy możecie napisać też w komentarzu. Trochę nauki, nie? Dla BCrushera. Czyli mamy tak, znowu niepospolitych ocaleńców, rzadki bohater, którego już mam bodajże. I rzadki ninja teraz weźmiemy dla odmiany. Wzięliśmy już żołnierza, chociaż na poziomie zielonym to było, jak bodajże pamiętam. Rozłubywa czaszek. Oh, damn! Obrońca? Spoko. Słuchaj, jestem... Ho, 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 ho! Przykro mi, mordo. Że to takie straszne głowa, nie? I mryga tymi oczami. Masakra. Dostałem rzadkiego ocaleńca znowu. I ostatni, moi drodzy, trzymajcie kciuki. Co zdobędziemy? Może byłaby złota lamka? A niestety nie ma. Niestety nie ma. No cóż, tak bywa. Rzepicki ocaleniec. No cóż. Cóż by poradzić? O, i mamy... mini lamę. Bodajże, chyba. Albo i nie, bo ona jest fioletowa. Niczego nie żałuję, jest jakaś piosenka tego typu. No i mamy mieć staruszek, ja już go mam nawet, nie? Wysuwane kolce podłogowe, spoko, ja już mam ścienne podłogowe. Jeszcze jakiś taki trzeci rodzaj jest tych pułapek. No i dobra, podsumowanko jakie dostaliśmy, czyli podsumowanie jest na samym końcu, dobrze wiedzieć. Mieć szarżownik, wyrzutnia podłogowa, nic nie mogę tego sprawdzić, prawda? Tutaj, żeby tak jakoś bardziej... Centurionka, tygrysica, miedź kusza, ocaleniec, wysuwane kolce, to już widzieliśmy, czyli spoko. Tu mamy ocaleńców niepospolity, pospolitych i epicki przynajmniej. Ale mamy 3 legendarne dzisiaj zdobyliśmy, więc bardzo jestem happy. Z tego powodu, goddammit. No i tutaj mamy na poziomie zielonym, światła ścienne, strażnik oczko, rzadka obrońca, dynamo ścienne. Nie wiem czemu, bawi mnie ta nazwa, bez kitu. Dobra, no i tutaj rzadki bohater, rzadki schemat. Okej. To także nie jest najgorzej, powiedzmy sobie szczerze. Napiszcie w komentarzu, co wy dostaliście fajnego, już na jakim poziomie jesteście ogólnie. Niektórzy z was to już jesteście przy końcu praktycznie i tylko na wydarzenie czekacie. Także dziękuję bardzo za oglądanie i przypominam, 50 łapeczek i takie openingi będą się pokazywać. To będzie dla mnie taki znak po prostu, że wam się podobają, że chcielibyście takie openingi poza streamami, czyli tak jak z Overwatcha robię, to tutaj... powiedzmy w formie odcinków. Napiszcie w komentarzu, czy coś takiego was cieszy. Także dziękuję bardzo za uwagę, drodzy. I do zobaczyska na streamach oczywiście w następnym tygodniu. Też zapraszam do odcinku z FNAF-a, 4, którego nagrywam. No i oczywiście tutaj z Fortnite'a, które lecą odcinki. Także, no i z Overka być może jeszcze też nagram. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hejos!